Witam, tu Onoi 2. Dzisiaj, no to już piątek jest, ja to nagrywam czwartek, jestem w miarę świeży po rewanżach 1/8 Ligi Mistrzów, po czterech dwóch meczach, które się już odbyły. O nich wspomnę, głównie o meczach jednak rewanżowych i będę po prostu mówił o tych meczach. Najpierw pokażę Wam, jak ja przewidywałem w grudniu. Oczywiście odcinek jest na kanale nadal, można zobaczyć, jak ja wtedy przewidywałem, bo tam wszystkie pary są. Dzisiaj mówię o pierwszych czterech, w przyszłym tygodniu mówię o kolejnych czterech. I co? Po prostu dzisiaj właśnie usłyszycie, jak ja przewidywałem. Ocenię te przewidywania. W prawym górnym rogu właśnie widzicie wyniki dwóch meczów, gdzie po lewej jest gospodarz pierwszego meczu. Tym takim dzióbkiem jest zaznaczona drużyna, która awansowała. Wynik drużyny, która awansowała. Co będzie kluczowe dla meczu Porto z Juve. Więc nie przedłużając, oddajmy głos mnie z przeszłości. Atletico. Lipsko, Liverpool. Jak nie lubię Liverpoolu, tak chyba trzeba przyznać, że w obecnej formie raczej powinni awansować. Oczywiście Lipsk jest drużyną mocną, jest dobrą drużyną, walczącą o mistrzostwo Niemiec z Bayernem, z Bayerem na ten moment, aczkolwiek nadal Lipsk jest słabszy teoretycznie od Liverpoolu. No i tu cóż, no, nie lubię tego mówić, no, ale raczej Liverpool wyjdzie z tego dwóch meczu. Chociaż wolałbym, żeby Lipsk, nie żeby coś. Porto Juve. Dobra, zanim o Porto i Juve, to wspomnę tylko właśnie, już powiem o wynikach tego dwumeczu Liverpool-Lipsk. Powiem szczerze, nie oglądałem dwumeczu, żadnego z tych dwóch meczy. Aczkolwiek widziałem potem powtórki bramek. W pierwszym meczu, jak i w drugim meczu. W pierwszym meczu to przede wszystkim Lipsk sam sobie narobił szkody. Obie bramki były tak naprawdę na ich winą. W drugim meczu trochę już mniej szkodliwe te bramki, aczkolwiek jednak nadal trochę Lipsk zagrał słabo. Nadal są na pozycji wicelidera w Bundeslidze, a Liverpool jest w kryzysie. Oczywiście jeszcze tylko wspomnę, że oba mecze były rozgrywane w Budapeszcie na Puszkas Arenie, gdzie oba mecze zakończyły się wygraną Liverpool 2-0. No i cóż, jeszcze tylko jak wczoraj właśnie oglądałem pomeczowe studio akurat PSG Barcelony, to też wspominali o statystykach Liverpoolu, który strzelił na tej Puszkas Arenie, strzelił więcej bramek jakby u siebie, no bo też rozgrywał domowy mecz na Puszkas Arenie, co jest związane z tym, że drużyny z Niemiec nie mogą jeździć do Anglii. Zdobył więcej bramek niż na Anfield w 2021 roku. Ale wystarczyło, by wygrać z Lipskiem, który jest nadal dość silny i nadal będzie walczył o mistrzostwo Niemiec. Będzie ciężko, bo nadal Bayern jest silny. Włącza się ponadto Wolfsburg i Eintracht. Właśnie w ten weekend jest mecz drużyny RB z Eintrachtem Frankfurt, który raczej będę oglądał. Więc bardzo ciekawy mecz się zapowiada. Bayern ma słabszego rywala, bo Bayern ma Werder Bremen, a Wolfsburg dodatkowo też nie ma, jak dobrze patrzę, nie ma zbyt silnego rywala. A nie, no tak, no nie ma, ma Schalke, jeszcze grają u siebie. BVB gra z Hertą, a Bayer gra z Arminią, więc najtrudniejszy mecz ma właśnie Lipsk. Przechodzimy do dwóch meczu Porto Juve. Wolałbym, żeby Lipsk, nie żeby coś. Porto Juve, jeśli Juve nie zagra tak jak z Lyonem w rewanżu, Juve jest oczywiście faworytem i raczej przejdzie, jeśli nie zrobi tego, co zrobiło z Lyonem, czyli po prostu nie zagra tak, aż tak słabo, bo to nie było po prostu słaby mecz, tylko był to bardzo słaby mecz, który skutkował wtedy odpadnięciem przed Gronki na wyjeździe. Powiedziawszy szczerze, odpadnięcie z Porto będzie
dość ciężkim wymiarem kary pod względem bardziej takim, może nie sportowym, bo sportowy, no to Juve tak naprawdę ostatnio prawie od paru lat poza Włochami nic nie osiąga od momentu finału z Realem w Cardiff, aczkolwiek pod względem takim, jak to się jakby to nazwać, w sumie brakuje mi w tym momencie słowa jakby promocyjnym, jakby że ten jakby jak wypromuje się, w cudzysłowie oczywiście, bo na tym się nie wypromuje na porażce Juventus. O, marketingowe, mogę to, można to nazwać marketingowe, bo raczej pozwalają takiej czystej kasy. Juve wtedy, no nie dość, że straci pieniądze oczywiście za awans, to jeszcze straci pieniądze od ewentualnych jakichś sponsorów, którzy woleli. Dobra, no to tylko tutaj jakby teraz patrzę, nie straci, a po prostu nie zyska. To jakby w takim sensie. No i cóż, zrobili ten błąd, który zrobili w meczu z Lyonem. Przegrali również przez bramki na wyjeździe. Raczej każdy, kto trochę się interesuje, tam gdzieś na mediach społecznościowych czy gdzieś w internecie rozgląda się za meczami, widział już tą bramkę z rzutu wolnego, która nie miała prawa wpaść, a jednak wpadła. O co chodzi? Jakby, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to takie szybkie wytłumaczenie. Około, no nie pamiętam już ile, chyba z 25, jeśli nie wiem, około 25 metrów od do bramki. Dogrywka już jest, bo było w regulaminowym czasie 2-1. 2-1 i właśnie jest 115 minuta, rzut wolny dla Porto. Mur, w którym stoi m.in. Ronaldo. Szczęsny, ustawiony w miarę dobrze, chociaż do tego też są wątpliwości, czy jednak nie źle. To już nie moja kwestia. Jakby nie oceniam, nie jestem aż tak znany, dobrze opanowany w fachu bramkarskim, by ocenić, czy on źle stał, czy dobrze. Jednakże uderzenie bodajże Sergio Oliveiry przeszło pod murem, który się rozkraczył. Po prostu, no rozpadł. Jakby jedni skoczyli w tą, drudzy w tamtą. Ronaldo to już w ogóle jakby przekręcił się o 90 stopni w trakcie skoku. No i Szczęsny nie zdążył do piłki. Gol dla Porto, gdzie i wtedy Juve musiało dwie bramki strzelić. Strzeliło jedną, odpadło, Porto awansowało. 4-4 w dwóch meczu. Już po meczu w Porto, w Portugalii, było wiadomo, że na pewno jest już źle. Porto wygrało wtedy 2-1. Już wtedy były symptomy dość słabej sytuacji Juventusu. Jednak dopiero ten mecz w Turynie pokazał tak naprawdę, co jest nie, jakby tak naprawdę, jak mocno jest nie tak z Juventusem w tym momencie. No, w tym momencie jest duża szansa, że stracą swoją hegemonię i zostanie nam dwóch hegemonów w Europie. PSG, znaczy no oczywiście stop 5. PSG i Bayern. Chociaż PSG też się już wywala, a o tym jeszcze wspomnę później, bo jeszcze będę mówił o meczu PSG Barcelona. No i cóż. Porto robi się drugim Ajaxem powoli. Staje się drugim Ajaxem. Czy dojdzie Porto do półfinału? Szczerze wątpię. Mimo dużego sukcesu, jakim jest niewątpliwe pokonanie Juventusu, który nadal nie jest jakimś słabym klubem, to po prostu szansa na to, że trafią na jakąś ciekawą drużynę, taką słabszą, w jednej i czwartej, jest mała. Popatrzcie sobie na te pary po prawej stronie. Z takich drużyn, z którymi mieliby szansę rywalizować, jest Lazio i może Gladbach, może Atalanta. Lazio przegrało 4-1, już w pierwszym meczu. O tym będę jeszcze wspominał oczywiście za tydzień. Więc cóż, powiem, że jakby
Niech ile Porto osiągnie, tyle będzie dla nich sukcesu. Jakby tyle dobrze dla nich, tak naprawdę. No i cóż, Juventus odpadł. Mówi się o odejściu Ronaldo, mówi się o odejściu Pirlo. Jak wyjdzie, zobaczymy. Sezon jeszcze trwa, oni muszą uratować, bo mogą skończyć z... Czy oni Puchar Włoch wygrali? Ja nie pamiętam już, czy Puchar Włoch wygrali, ale ligę mają strasznie swoją sytuację do wygrania. Coppa Italia, Italia 2021. Aha, jeszcze nie było finału. Nie, jak to było? Półfinał? A, dobra, a dobra, jeszcze nie było finału. Atalanta Juventus, finał 19 maja. No to... No z taką formą Juventus może przegrać ten finał. I wtedy skończyliby zero trofeów, skończyliby swoją hegemonię. No bo ile puchar tam przegrywają co jakiś czas, to już ligę nie przegrali od już długiego czasu. Dlatego to jest trochę już słaba dla nich sytuacja. Bo przeciwnie się do takiego PSG, które na pewno przynajmniej jedno trofeum zdobędzie. Nawet jeśli przegra z Lost Creed Battalion, ale o tym zaraz. No to coś zdobędą. Bayern to już jest pewny praktycznie. Z awansujących wcześniej wspomniałem o Liverpoolu. Oni też mają fatalny sezon. Ale w Anglii to jest jeszcze takie coś, że mamy tyle tych dobrych drużyn. Hegemonia to tutaj byłaby bardzo dziwna. Jakby no po prostu w Anglii, no bo oczywiście jakby w Anglii, że w Wielkiej Brytanii, w Anglii, ale po prostu liga jest angielska. Mimo że w Wielkiej Brytanii, bo jeszcze mam szkocką walizką. I cóż, tam się nie da zrobić aż tak takiej hegemonii. W teorii we Włoszech też się nie powinno. Mamy tyle klubów. Mamy oprócz Juventusu, mamy Lazio, Romę, AC Milan, Inter, Napoli, Fiorentina, Atalanta od jakiegoś czasu. A jednak jest ta hegemonia od paru ładnych lat. No, tak samo można było powiedzieć o Niemczech. Mamy Bayern, który jest hegemonią. W teorii mamy od jakiegoś czasu Lipska. Tak to mamy BVB. Coraz to wracający silniejszy Wolfsburg. Bayern, Gladbach. Parę klubów jest. Eintracht ostatnio się włączył. W tym sezonie nawet Union coś robi. Ale i tak raczej Bayern wygra. No cóż, przejdźmy do trzeciego meczu, a trzecim jest właśnie ten hitowy. W teorii hitowy, w praktyce widzicie w prawym górnym rogu, jakim się wynikiem skończył. Wspierać takie drużyny, które na swoim poziomie, czyli City, Bayern, no, raczej Juve. Barcelona, PSG. A, jeszcze przepraszam za taki szum, ale w sumie nie wiem dlaczego jakby na tym odcinku jest aż taki szum w porównaniu do innych odcinków, aż takiego szumu nie ma. I też jakby może być jeszcze dodatkowy szum idący ode mnie bezpośrednio, idący pośrednio z tego odcinka. I to nie jest para, nad którą się najbardziej zastanawiam. No tutaj jakby po formie Barcelony faworyt jest jeden i to jest PSG. PSG gra średnio lub dobrze, Barcelona gra źle lub średnio. Może wyjść wynik remisowy, jakieś bramki na wyjeździe, a raczej obstawiam jednak PSG i jeśli nie będzie jakiejś kontuzji Neymara, Mbappe, no to PSG powinno na spokojnie przejść Barcelonę, przez co Barcelona może nie dostanie aż takiego wymiaru kary jak z Bayernem 8-2. To był jeden mecz przecież, że tutaj dwa mecz mamy. 8-2 w dwóch meczu dla PSG też mi się nie wydaje niezbyt realne. Obstawiam bardziej takie spokojne 4-1, 4-2. Jednak no PSG... No powiedzmy sobie jeszcze, że byłem blisko. 4-1, 4-2, dwóch mecz skończył się 5-2. Co do meczu tego drugiego w Stade de France. No 1-1 się skończyło, trochę nudny, trochę już, no jakby w pewnym momencie już był nudny ten mecz, w przeciwieństwie do meczu Porto Juve, który tak naprawdę, no, chociaż i tak oglądałem tylko dogrywkę, to i tak było bardziej emocjonujące niż niektóre fragmenty gry meczu Barcelona PSG. No ale tak naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, Barcelona musiała dokonać drugi raz niemożliwego.
po 4 latach dokonać drugi raz remontady, legendarnej obecnie, ale której już zła sława tej remontady została zaniechana, bo PSG wygrało 2 mecze z Barceloną na tym samym etapie. Wtedy Barcelona po przegranej właśnie w Paryżu 4-0 dokonała czegoś niesamowitego. Wygrała 6-1 u siebie i awansowała. Tutaj już u siebie przegrała 4-1 i wiadomo było, że przy obecnej formie, ówczesnej Barcelony, nie było szans na to. Może i forma Barcelony trochę rosła, ale nie na tyle, by pokonać PSG, które nadal utrzymywało względnie dobrą formę. Może trochę gorszą niż na początku grudnia. Aczkolwiek nadal tak wystarczającą, by pokonać Barcelonę. Co mieliśmy? I właśnie tak jak mówiłem, ja tu nie miałem wątpliwości, kto to awansuje. Po prostu PSG było pewniakiem do awansu. Bardziej zastanawiam się o meczu Sevilla z BVB, do czego zaraz przejdę. Czy nawet do Porto Juve, bo miałem też wątpliwości odnośnie gry Juve, czy nie dokonają ponownego meczu z Lyonem. Jednakże PSG, no Barcelona i tak już ma sezon praktycznie, no Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów. W lidze ma teoretyczne szanse, ale w grze z tak dobrym Atletico i nadal z dobrym Realem może być średnio. Mocno średnio. Nie jestem pewny, czy... Co, nie, oni chyba awansowali w końcu do Copa del Rey do finału. Tak, będą grali z Atletikiem Club de Bilbao 17 kwietnia. No i to będzie jedyna szansa na ich trofeum, bo naprawdę się zdziwię, jak oni wygrają ligę w tym sezonie. Puchar, no to jest jeden mecz. Teraz, finał. Mogą wygrać. A Liga Mistrzów już przegrali. W poprzednim sezonie odpadli na etapie 1/4. W tym sezonie odpadają już na etapie 1/8. Zwycięzca Ligi Mistrzów z 2015 roku, 6 lat później, przegrywa w 2 meczu 5-2 na etapie 1/8 finału, gdzie w grupie wcześniejsze, przegrywając z drużyną, która potem odpada z Porto. Taki mamy kryzys. Znaczy mamy. Taki mają kryzys w Barcelonie. I taki będzie kryzys, dopóki się to nie uspokoi. Może się uspokoi po tym sezonie. Może już będzie spokojnie. Myślę, że będzie. Oni jakby po tym sezonie myślę, że się trochę uspokoją. Da radę. Natomiast no cóż, PSG gra dalej. Jest jednym z faworytów nadal. Oprócz Bayernu, Manchesteru City jest jednym z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Finalista, notabene Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. Bardzo blisko byli, bo przegrali jedną bramką przecież już z potężnym Bayernem Monachium, który przecież rozmiatał ligę, rozmiatał puchar, rozmiatał Ligę Mistrzów. Przecież Ligi Mistrzów, ten PSG też bardzo dobrze im szło. Aż do finału, gdzie niestety, znaczy no dla mnie niestety, no bo jestem fanem Bayernu, gdzie no przegrali. Ale może w przyszłości, jak Bayern osłabnie, to PSG wygra, myślę, że zasłużenie. Bo naprawdę, już powoli stają się tą wielką potęgą. Mimo iż ile tam jest pieniędzy już wepchnięte do tego, tam już nie będziemy o tym dyskutować. Bo to, no to w końcu też pieniądze trzeba mieć, żeby coś dokonać. Mniejsze, większe trzeba mieć. Jest w tym momencie dużo lepsze od Barcelony. Barcelona, tak, marketingowo największym rywalem możliwości, który miał Bayern, było Barcelona. Ale szczerze, nie wiem, czy Lazio nie jest w tym momencie lepszy od Barcelony. Może... Teraz chyba już nie, bo Lazio chyba już wypadło znowu poza top 4. Tak, jest 7 w lidze, więc raczej już Barcelona jest lepsza od Lazio, ale jak to brzmi? Porównywanie Lazio do Barcelony. Barcelony w sumie do Lazio bardziej. No to już jest naprawdę. To już naprawdę pokazuje poziom Barcelony w tym sezonie. Są lepsi już od Lazio na pewno. Jakby 2 mecze z Lazio by wygrali. Chyba, że zrobiliby to, co Juve z Porto. No to wtedy nie. Ale zakładając, że zagraliby normalnie, to byłaby szansa. Może przesadzam, ale trzeba byłoby zostawić w grupie Lazio i Barce
Mogło to się zdarzyć przecież, bo Barca, chociaż Barca była druga, nie wiem, które było Lazio w poprzednim sezonie, czy Lazio też nie było drugie, ale to chyba już tutaj nie idzie tak, tylko idzie po koszykach, więc w koszykach według punktów, a nie według miejsca w ten. Więc no, jak mówię, raczej PSG, niezbyt pogromem, ale PSG. Sevilla Dortmund i to jest dwumecz, który mnie najbardziej zastanawia. No, trochę bardziej niż Atletico Chelsea jednak. No bo cóż, mamy Sevilla. Dość dobry klub, który jednak dla niego wymarzonymi rozgrywkami jest Liga Europy. Z drugiej strony Borussia Dortmund, która gra dobrze, póki nie przychodzi kluczowy moment. W poprzednim sezonie był to rewanż z PSG. Ten kluczowy moment, który ostatecznie zabrał Borussii awans do ćwierćfinału. Można by było pogdybać, gdyby wygrało, BVB wygrałoby z PSG, ale tak samo można byłoby, co gdyby Liverpool wygrał z Atleti, czy gdyby Real wygrał z City albo Juve z Lyonem. Takie, no, raczej, no, takie. Pozostałe pary raczej to nie były już, no, ewentualnie jeszcze Tottenham z Lipskiem, aczkolwiek nie, no to i tak już wtedy ledwo ciągnął. Więc tak, wynik będzie na pewno, według mnie na pewno będzie zbliżony, coś koło 3-3, 3-4, 4-3. Obstawiałbym Borussię, jednak No i się nie pomyliłem. Borussia wygrywa, tak jak widzicie w prawym górnym ekranie, w prawym górnym rogu ekranu, wygrywa 5 do 4 w dwumeczu. O ile nie oglądałem meczu w Sewilli, który był, o tyle mecz już w Dortmundzie obejrzałem cały. I mam naprawdę, co do niektórych części tego meczu, mam naprawdę dość spore wątpliwości. Przede wszystkim, każdy, kto oglądał ten mecz, pewnie wie, do której się odniosę sytuacji. Sytuacja jest taka, że Haaland zostaje sfaulowany przez Jules'a Koundé. I potem łapie bramkarz. Chyba wystąpił Bono teraz w tym meczu, bo to już pamiętam, czy Bono, czy bywa Vaclik, ale chyba Bono. Łapie piłkę, tam idzie akcja dalej i zaraz ten, i zaraz po jakimś czasie Haaland zdobywa bramkę na 2-0. Co się dzieje? Sędzia podchodzi do VAR-u. Bramka zostaje anulowana i podyktowany rzut karny dla Borussii. Za tenże faul, a w trakcie strzelania bramki Haaland faulował obrońcę Sewilli. Dziwna sprawa. Dziwna akcja, aczkolwiek potem jeszcze była dziwniejsza. Haaland strzela, bramkarz Bono, chyba tak, chyba Bono. Dobra, niech będzie. Jak pomyliła się, będzie Waclik, trudno. Bono broni. Co się dzieje? Idzie kontra, Sevilla prawie strzela bramkę, jest faul w ataku, sędzia podchodzi do VAR-u. I co? Powtórzone karne dla Borussii. Wtedy już naprawdę była sytuacja bardzo dziwna, bo okazało się potem, że Bono wyszedł przed linię. Był drugi karny, Bono znowu wyszedł przed linię, ale już Haaland strzelił do tego karny, nie było drugi raz powtarzany. Mecz skończył się ostatecznie 2 do 2, tutaj, jakby tutaj, no, w Borussii, w Dortmundzie, przepraszam. No, w Sewilli skończył się 3 do 2 na korzyść czarno-białych. Matko jedyna, czarno-żółtych. Tak, moje kolory. Czarno-żółtych, czyli BVB oczywiście. I cóż, tutaj trochę się pomyliłem z obstawieniem rezultatu. Powiedziałem takie 3-3, 3-4-4-3. Było 4-5, ale to też pokazuje, jak bardzo zbliżony był wynik. Bardziej niż w dwumeczu Barcelona PSG. I co? BVB gra dalej, jest ćwierćfinale. Sevilla odpada. Aczkolwiek, no nie, no powiedzmy sobie szczerze, i tak już skończą bez żadnego trofeum w tym sezonie.
No bo co? No Super Puchar Europy też przegrali przecież. No i cóż, to by było na tyle. Cztery pary podsumowane. W przyszłym tygodniu kolejne cztery pary. Tak jak tutaj widzicie, Gladbach City, Lazio Bayern, Atleti Chelsea oraz Atalanta Real Madrid. Dajcie znać w komentarzach, jak uważacie, co było największym zaskoczeniem. Czy aż taka różnica klasy meczu PSG-Barcelona, czy może fakt, że Porto strzeliło w końcu z tego wolnego i w konsekwencji odpadło. Czy może ta akcja w meczu BVB z Sevillą, czy może fatalna gra Lipska w obronie. Dajcie znać, łapkę do góry, jeśli film Ci się spodobał, subskrypcja. W prawym dolnym rogu właśnie macie taki przycisk subskrypcji, pokazujący, że możecie zasubskrybować ten kanał. Oczywiście subskrypcja, przycisk do zasubskrybowania znajduje się pod filmem. Oczywiście w opisie, myślę, że w opisie podzielę to na te cztery mecze, że będę każdy mecz oceniał i będzie przypisany czas do niego, bo niektórzy pewnie będą chcieli tylko jeden mecz posłuchać. No i cóż, we wtorek pojawi się drugi odcinek z nowej serii, który się pojawił ostatnio, o historii Polski. Nie zdradzam jeszcze tytułu, ale jeśli chcecie, jeśli czekacie, to we wtorek właśnie o 17 pojawi się odcinek, natomiast ja już Was żegnam. Do następnego i cześć.